Agnieszka Koster-Dudkowska, witam Państwa w poniedziałek 20 marca, zapraszam na Jawor Express. Klub Niko zaprosił na disco marsz Nordic Walking w stylu lat 80. To miłe wydarzenie działo się w sobotnie przedpołudnie 18 marca. Dla klubu takie oryginalne spacerowanie z kijkami w kolorowych przebraniach to nie nowinka. Do tej pory klub Niko zorganizował już kilka takich marszów. Myślę, że każdy pokazuje odrobinę siebie i tego, co w nim drzemie, jakie emocje, jakie pomysły też na siebie i to, co naprawdę czuje w sercu. Ale za nami między innymi marsze karnawałowe tematyczne, taki ostatni to marsz wenecki. Także tutaj cała gama strojów. Pojawiały się marsze kwiatowe, żeby powitać wiosnę. Mikołajkowy to już taki tradycyjny, ze świątecznymi dekorami. A dzisiaj nowość, powrót do lat 80. Dużo koloru, by tę wiosnę tegoroczną powitać i wyjść na trasę z odwagą. Ta sobotnia marszruta wynosiła około 7 km. Wędrowano na Cezarówkę Górną i z powrotem. Maszerowało bez ociągania około 65 osób. Najmilszą wiadomością jest ta, że jaworznianie dają się namówić na takie nieco ekscentryczne maszerowanie. Dokładnie tak. Myślę, że tutaj ten element grupy, działania wspólnego jest bardzo ważny, ale przede wszystkim wyjście w trasę i nauka techniki Nordic Walking. Wielokrotnie pojawiały się konkursy na najlepsze stroje, na najlepsze przesłanie, także pojawiały się hasła naszych marszów tematycznych. Zdecydowanie tak, co możemy zobaczyć za mną, te kolory. Spacerowiczom nie brakowało pomysłów na stroje z szalonych lat 80. Taki marsz uznali za świetną zabawę. Są bardzo fajne, bo skrywamy się pod strojami, możemy się pobawić, zachować jak dzieci i jest bardzo duży fan z tego powodu. Jest jeszcze w tym wszystkim inna dobra wiadomość. Tolerancyjni mieszkańcy Byczyny takich kolorowych maszerujących palcami nie wytykają. Myślę, że nie, chociaż zwracają uwagę, wiedzą, że najczęściej się przebieramy, jesteśmy w takiej grupie, ale myślę, że dobra zabawa to jest najważniejsze. Jakby przebrań było za mało, dodano do tego radosnego maszerowania przyśpiewkę ręce w górę, ręce nisko. Wszyscy dzisiaj tańczą disco. I jak tu nie być zadowolonym z życia? Grupa rowerowa Niepokonani Jaworzno ze swoimi przyjaciółmi z grupy Fenomenalni Jaw pożegnali zimę i przywitali wiosnę w niedzielę 19 marca. W świetnych nastrojach żegnali zimę tak od wczesnego ranka do popołudnia. Dzisiaj żegnaliśmy zimę, która najwyższy czas, żeby już poszła od nas i witamy wiosnę. Spaliliśmy marzannę, żeby ta zima poszła już daleko, daleko i najlepiej nie wróciła. Dla niepokonanych jedne marzanny to mało. Tak więc jedną spalono i utopiono z rana, a drugą spalono po południu. Wszystko działo się w towarzystwie rowerowych przyjaciół niepokonanych, którzy sobie tę znajomość z niepokonanymi wyjątkowo cenią. Bardzo lubimy. Się ogólnie wszyscy lubią, wszyscy szanują. No jest jak jedna wielka rodzina rowerowa. Także tak to wygląda, nie inaczej. Dzisiaj było dużo osób, mieliśmy przyjaciół z Murcek, mieliśmy przyjaciół z Mysłowic, mieliśmy przyjaciół z Szanowa. Oj, duża dzisiaj grupa przyjechała. Orety też było. Bardzo duża grupa ludzi nas Sosnowiec przywitała. Sosnowiec, Cykloza była, rowerowe Mysłowice. Dużo by wymieniać tych rowerzystów. Fenomenalni.jaw z rana zamknęli akcję. Zimowy fenomen poranka chce mi się. Pomimo wczesnej pory, o której tę akcję prowadzono, nie zabrakło prawdziwych fascynatów zimowych poranków nad Sosiną. Było to 13 poranków, od 25 grudnia bodajże do dzisiejszego dnia. Co niedzielę o 7 rano spotykaliśmy się bez względu na pogodę. Czy to był deszcz, śnieg, wiatr, słońce, zawsze było pięknie, bo była piękna energia i wszystkim się chciało, więc cudownych, fantastycznych, energetycznych 13 poranków za nami. Minęło nie wiadomo kiedy. Wiosna jest dobrym czasem na kolejne pomysły i aktywności. Wszystko dla dobrostanu i zadowolenia szanownych uczestników. Dzisiaj mamy rozpoczęcie wiosny, czyli wkraczamy w nowy sezon. Na sportowo, aktywnie, zaczniemy za chwileczkę zumbą, zachęcamy do biegania również. Jest tu mnóstwo ludzi, mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie, więc nie mówimy stop, tylko idziemy dalej. Wiosna się zaczyna, więc energii coraz więcej. Zapraszamy wszystkich na aktywne poranki o 7 rano, a już za tydzień oprócz 7 rano poranka będzie również joga na 8 rano, także wszystkich chętnych tutaj również na Sosinie bardzo chętnie zapraszamy. Bądźcie z nami, spędzajcie aktywnie czas, ruszajcie się, poznajcie fantastyczne osoby, bo to jest super energia. Jak śpiewali starsi panowie dwaj, wiosna roztapia smutki i śniegi. Jaworznianie z niepokonanych i fenomenalnych jej w tym dzielnie sekundują.
Szara strefa w branży odpadowej może sięgać nawet od 30 do 40%. Eksperci postulują większą informatyzację systemu. Szara strefa w branży odzysku opakowań, powiem tak, tak jak w każdej innej branży. Jest to branża, która rządzi się swoimi zasadami, oczywiście, natomiast jest to też branża, która bazuje na finansowaniu różnego rodzaju rozwiązań, czyli na przykład gospodarki odpadami. Natomiast szara strefa w naszej branży powoduje to, że po pierwsze ten poziom finansowania jest niewystarczający, czyli nie grają te główne zasady zdrowego rynku, czyli zasada popytu i podaży, która wyznacza pewną stawkę na przykład, no bo szara strefa zaburza funkcjonowanie tej zasady. Z drugiej strony część pieniędzy, która miałaby finansować tenże gospodarkę odpadami, znika. Polska ma do zrealizowania przed sobą, tu się skupię teraz na gospodarce odpadami opakowaniowymi, mamy do zrealizowania tak zwane poziomy recyklingu, czyli musimy zebrać z rynku pewną ilość odpadów opakowaniowych i je przetworzyć, czy to w Polsce, czy poza granicami. Jeśli się okazuje, że raportujemy, że to przetworzenie mało miało miejsce, a z drugiej strony wiemy, że nie doszło do zbiórki tych odpadów i że one nie zostały przekazane do recyklingu, to mamy ewidentny przykład właśnie szarej strefy. Czyli ktoś zapłacił za przetworzenie, zapłacił za to, że coś się wydarzyło, natomiast to nie miało miejsca. Firmy, które działają w szarej strefie, no to wiadomo, po prostu generują zysk, natomiast ich działanie nie wpływa na to, że coraz więcej odpadów jest zbieranych, coraz więcej odpadów jest przetwarzanych. Czyli ich działania nie wpływają na poprawę środowiska. Natomiast firmy, które działają uczciwie, no cóż, robią to, co do nich należy. Natomiast w tym momencie rozwój tej działalności jest ograniczany przez szarą strefę. Dla środowiska konsekwencje są oczywiste. To, że te odpady, które powinny być zbierane, przetwarzane w sposób właściwy, nie są poddawane tym procesom. Dla środowiska dokładnie to samo. Natomiast też możemy się zastanowić, czy szara strefa też nie występuje gdzieś indziej. Może szara strefa to jest zbyt mocne określenie, ale pytanie, czy palenie śmieciami w gospodarstwach domowych, czyli w tych tak zwanych kopciuchach, czy to też nie jest element szarej strefy? Na pewno to, co umiemy zinformatyzować, powinniśmy informatyzować. Czyli już dzisiaj mamy systemy informatyczne, które śledzą obieg odpadów. Natomiast też powinniśmy mieć systemy informatyczne, które śledzą na przykład obieg wszelkiej dokumentacji. Ministerstwo Finansów dzisiaj dysponuje takimi narzędziami, jeśli chodzi na przykład o wystawianie faktur. Można tutaj robić wiele kontroli krzyżowych. Natomiast są różne inne dokumenty związane z gospodarką odpadami, gdzie część już jest w systemach informatycznych, a część to są ciągle transakcje robione na papierze. A tam, gdzie papier, tam i fałszerstwo. Na zakończenie zapraszamy Państwa na spotkanie z przyrodnikiem Piotrem Grzegorzkiem. Poznamy dziki bezczarny, zwany czasem bzem czarnym. Sambucus nigra z rodziny piżmaczkowatych Adoxaceae. Prześledzimy jego rozwój od przedwiośnia po jesień. Na przykładzie okazów z Jaworzna z ulicy Botanicznej oraz Chrzanowa z ulicy Oświęcimskiej widać charakterystyczny pokrój krzewu oraz ruszające z wegetacją pąki liściowe. Te zazwyczaj są bordowe i czasami przypominają dłonie z długimi pazurami. W końcu roślina rozwija swoje liście i przygotowuje się do kwitnienia. To może trwać do połowy maja. U odmiany typowej liście są jasnozielone, nieparzysto-pierzaste, złożone z 5 listków. Z rzadka bywa ich 7 lub 9. Kwiaty są zgrupowane w rozległe baldachogrona. W tym miejscu warto wspomnieć, że nasz bohater jest pospolity w całej Polsce, ale z racji bardzo długiej uprawy i szerokiego zastosowania trudno ustalić jego pierwotną ojczyznę. U nas powinien być gatunkiem rodzimym. Na domiar złego zawleczono go tam, gdzie go do tej pory nie było. Ot, globalizacja. Najbardziej wyróżnia się w krajobrazie w chwili kwitnienia. Nie sposób nie zauważyć jego biało-kremowych kwiatów. Na tle okazów z ulicy Konopnickiej w Chrzanowie wspomnę, że wydzielają one bardzo mocny zapach. Zapewne chodzi tutaj o przywabianie muchówek,
które są jego zapylaczami. Gatunek produkuje sporo pyłku, ale kwiaty nie posiadają miodników. Na tle okazów z ulicy Oświęcimskiej w Chrzanowie wspomnę, że te kwiatostany są sezonowym przysmakiem. Należy je zanurzać w cieście naleśnikowym i piec jak racuchy. Z kwiatów można również robić konfitury. W tym momencie muszę wspomnieć, że nie wolno się nimi objadać, albowiem każdy surowiec z dzikiego bzu czarnego spożyty w nadmiarze działa przeczyszczająco. Możliwe są także reakcje alergiczne, takie jak nieżyt nosa, zapalenie spojówek oraz duszności. Na tle kolejnych okazów z Jaworzna oraz Chrzanowa wspomnę, że pomimo pewnych wad jest to bardzo dobre ziółko. Naparst kwiatów stosuje się do płukania lub irygacji przy wielu chorobach górnych dróg oddechowych. Ponadto herbatka z nich pomaga przy neuralgii, kaszlu oraz jest lekiem napotnym. Poza tym medycyna ludowa stosowała kwiaty jako lek przy reumatyzmie, kaszlu, gorączce. Działają one ponadto wykrztuśnie. Można również o nich powiedzieć do rany przyłóż. Wiele surowców z tej rośliny stosuje się w homeopatii. Oczywiście trudno wymienić wszystkie zastosowania, ale warto pamiętać, że nie jest to lek na wszystko. Na tle owocujących krzewów z ulicy Świętej Barbary w Jaworznie wspomnę, że są one szeroko stosowane w medycynie oraz przemyśle spożywczym. Między innymi, o ile są bardzo dojrzałe, produkuje się z nich wino. Widziałem takowe w Anglii, ale nie miałem śmiałości go skosztować. Na tle owocujących krzewów z Chrzanowa warto nadmienić, że w wielu przypadkach mają one analogiczne działanie lecznicze jak kwiaty. Podaje się, że ponadto sok z jagód pomaga przy cukrzycy, zapaleniu wątroby, rwie kulszowej, chorobie wrzodowej żołądka. W każdym bądź razie, co do reszty, szukajcie, a znajdziecie. Ostatecznie różne części naszego bohatera sprawdzano co najmniej od średniowiecza. A poza tym leków i suplementów diety na jego bazie jest dostatek. Każdy znajdzie coś dla siebie. I tak kończymy poznawanie krzewu, który czasem, tak jak tutaj w Chrzanowie, może być małym drzewem. Na jego tle proponuję taką mantrę. Pogląd ten wyraził Władysław Szafer we wstępie do drugiego wydania przewodnika Drzewa i Krzewy, który ukazał się w 1957 roku nakładem Państwowych Zakładów Wydawnictw Szkolnych. Znajomość krajowych drzew i krzewów powinna być tak powszechna, jak elementarnych wiadomości z historii, literatury polskiej czy życia gospodarczego. Poznaliście szósty krzew. A jak tam z pozostałymi dziedzinami wiedzy? Od kolejnych, od tamtego czasu, reformach edukacji? Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Ekspresu. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego i spokojnego wieczoru. Do zobaczenia już jutro.